Volkswagen Typ 1, czyli słynny Garbus, to projekt Ferdynanda Porsche, który być może ukradł Czechom. Jeszcze inni sądzą, że prawdziwym twórcą Garbusa mógł być pewien Żyd. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, jedno jest pewne. Garbus został powołany do życia na życzenie Adolfa Hitlera jako samochód dla ludu. Ale czy tak naprawdę dobroczynny przywódca III Rzeszy chciał podnieść jakość życia swoim poddanym? Czy wymyślił jedynie przekręt, by wyciągnąć pieniądze od niemieckich obywateli, by sfinalizować swoją machinę wojenną? Dowiemy się tego w tym odcinku. Oficjalnie historia Garbusa zaczyna się 17 stycznia 1934 roku. Wtedy to Ferdynand Porsche przedstawił projekt samochodu dla ludu. Jednak nie da się w całości przypisywać temu słynnemu inżynierowi stworzenie taniego Volkswagena. Podobieństwo tego modelu do innych projektów było powodem powstania niedomówień i teorii spiskowych. Gdzie leży prawda? Zapewne, jak to zwykle bywa, gdzieś po środku. Porsche 3 lata wcześniej stworzył dla firmy Zündapp typ 12, który przypominał późniejszego Garbusa. W tym samym roku, czyli 1931, swój projekt pokazał czechosłowacki producent Tatra. Model o nazwie V570 nie doczekał się jednak seryjnej produkcji. Ale w drugiej wersji auto technologicznie i stylistycznie przypominało Garbusa. Doszło do tego, że Tatra oskarżyła Porsche o naruszenie prawa patentowego i Ferdynand musiał zapłacić odszkodowanie. Oprócz Tatry nad małym i tanim samochodem pracował też żydowski inżynier Józef Ganz, którego projektami miał zainspirować się Hitler, chcąc stworzyć samochód dla zwykłych obywateli. Niestety nie wiadomo, ile jest w tym prawdy, ponieważ władze III Rzeszy skutecznie wymazywały z kart historii dokonania Żydów. W połowie 1934 roku Ferdynand podpisał oficjalnie umowę, przyjmując wymagania Hitlera. Samochód dla ludu miał być w stanie przewieźć dwoje dorosłych i troje dzieci. Miał zużywać maksymalnie 7 litrów benzyny na 100 km i rozpędzić się do 100 km na godzinę. Jednak najważniejsza miała być cena, czyli 990 ówczesnych marek. Dla porównania za taką cenę w tamtym czasie można było kupić przeciętny motocykl, więc cena naprawdę była przyzwoita i przystępna. Każdy potencjalny chętny do nabycia Garbusa otrzymywał specjalną książeczkę, do której wklejał znaczki dokumentujące wpłaty, minimum 5 marek tygodniowo. Po uzbieraniu 750 marek przydzielany był termin odbioru. Cała kwota dodatkowo była zwiększona o 60 marek za transport pojazdu z fabryki i 200 marek za dwuletnie ubezpieczenie. Nazwa Volkswagen, czyli samochód dla ludu, była tylko ideą. Oficjalnie KDF Wagen, bo taka była prawdziwa nazwa samochodu, był flagowym projektem nazistowskich władz. Samochód miał zmotoryzować Niemcy, a propaganda niemiecka skutecznie podkręcała chęć nabycia Garbusa. Na skutek czego w 1938 roku powstało nowe miasto, w którym miały być produkowane samochody. Po wojnie nazwano je Wolfsburgiem, które do dziś jest główną siedzibą Volkswagena. Okazuje się jednak, że do końca wojny żaden z wyprodukowanych 630 sztuk tego modelu nie trafił w prywatne ręce. Wszystkie trafiły do wojska albo cywilnych władz. Oznaczało to, że żadna osoba wpłacająca pieniądze nie otrzymała samochodu. Wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na armię Hitlera. Nie były to małe kwoty, ponieważ do końca wojny do programu zapisało się około 340 tysięcy osób, co dało zysk w wysokości 289 milionów marek. Warto dodać, że przeciętne zarobki średniej klasy, do której miał trafić samochód, oscylowały na poziomie 300-360 marek miesięcznie. Pozostaje jedno zasadnicze pytanie. Czy ten system w ogóle miał rację bytu? Czy od początku był przekrętem wymyślonym przez nazistów na potrzeby wojska?
trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Ale faktem jest, że pieniądze wpłacane na zakup Volkswagena szybko przestały finansować produkcję cywilnych aut, a koszty wyprodukowania Garbusa były wyższe niż obiecywane 990 marek, co już daje sporo do myślenia i każe wątpić w szczere intencje nazistowskich władz. Po wojnie znaczki zbierane na książeczkach praktycznie nie były nic warte. Część obywateli starała się odzyskać pieniądze, które nigdy nie trafiły do producenta samochodów, a ten nie miał jak ich wypłacić. Jednak ostatecznie w 1961 roku Volkswagen zgodził się przyznać zniżkę właścicielom książeczek na zakup Garbusa. Wynosiła ona 600 marek, ale inflacja była tak ogromna, że to zaledwie 1/6 wpłaconej wartości. A sam samochód był wtedy o wiele droższy. Alternatywnym rozwiązaniem było odszkodowanie w wysokości 100 marek. Pomimo tego, że Garbus był tylko utopijnym pomysłem Adolfa Hitlera i nazistowskich władz, to stał się hitem sprzedaży na całym świecie. Łącznie wyprodukowano 21,5 miliona egzemplarzy, co dało początek jednemu z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. To chyba jedyna dobra spuścizna, jeśli można tak powiedzieć, którą pozostawiły po sobie nazistowskie Niemcy.